Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 52. ceremonii w imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj dokonamy analizy Twojego życia ziemskiego, bo może gdzieś głęboko w podświadomości chowa się jakaś myszka, jakiś chochlik, który blokuje Cię, by przyjąć obfitość, szczęście i spełnienie lub korzystać z nich, kiedy tego potrzebujesz. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy tuż przed metą. Już czujemy to dobro, światło, lekkość, spełnienie i nagle jakiś stary program, jakieś przekonanie, coś głęboko w nas zablokuje przypływ tego, co jest naszym marzeniem, co jest naszym spełnieniem, czego tak bardzo pragniemy. I gdy obserwujemy to wszystko dookoła nas, to mamy wrażenie, że są to jakieś nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, złe decyzje, które żeśmy podjęli, lub jakiś wpływ obcych energii, innych ludzi, a w rzeczywistości to jest taki właśnie mały chochlik, takie małe stworzenie, które jest wewnątrz nas. By jednak zrozumieć to przesłanie, które otrzymaliśmy od siły wyższej na naszą dzisiejszą 52. ceremonię, rozpoczniemy od historii Ewy, a następnie krok po kroku przejdziemy przez cały proces aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, by idealnie to wszystko zrozumieć. Dokładnie wczoraj wieczorem, gdy już zapadł zmrok, wyszłam na zewnątrz i popatrzyłam w takie piękne, gwieździste niebo. Poprosiłam o wskazówki, jak mogę przedstawić ten temat, aby był on tak prosty i logiczny, by można było zastosować to wszystko od razu w tym życiu codziennym. I dokładnie wtedy pojawił się taki niesamowity wiatr, energia od wschodu i przypomniała mi się historia Ewy, którą miałam przyjemność i wysłuchać, ale również udzielić Ewie wskazówek, by tą sytuację zmienić. Zaczynajmy więc. Historia Ewy. Prawdziwa historia, która zdarzyła się kilka lat temu i może nawet są różne zbiegi okoliczności. Było Ci dane spotkać Ewę. I dzisiaj ta historia posłuży nam do zrozumienia, co to oznacza, że coś w nas blokuje szczęście, spełnienie, obfitość, miłość, zdrowie, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ewa napisała do mnie wtedy taki list, który rozpoczynał się słowami: Pani Mario, bardzo proszę o pomoc, bo ze mną jest chyba coś nie tak. Opowiem Pani moją historię i Pani z tej innej perspektywy na pewno uzna, że jestem szalona. No ale jaka była to historia? Ewa skończyła studia jako malarka, po studiach malarskich nie mogła od razu znaleźć pracy. Dlatego pracowała sezonowo w Zakopanem. Dlatego mówię, że może mieliśmy nawet okazję spotkać Ewę. Malowała na tej głównej ulicy w Zakopanem, na Krupówkach, portrety. Takie za kilkanaście złotych, kilkadziesiąt złotych. Takie szybko szkicowane ołówkiem czy kredkami. I tak zarabiała na życie, zawsze przez te miesiące wakacji. Czyli codziennie rano rozpakowywała te wszystkie swoje rzeczy i potem z taką radością, szczęściem i spełnieniem malowała te portrety. Dlaczego z radością, szczęściem i spełnieniem? Ktoś mi powiedział, taka praca sezonowa, no za marne grosze. Dla Ewy było to spełnienie, bo ona była wolna, ona była szczęśliwa, bo robiła to, co było jej powołaniem. Sztuka, przekazanie tego, co wewnątrz niej, ale również uchwycenie tego piękna i tej różnorodności ludzkich twarzy. I ona czuła, że to jest jej droga. Dlatego z taką niesamowitą radością codziennie rano rozpoczynała pracę i kończyła ją o zmroku. I tak minął lipiec, minął sierpień i zaczął się wrzesień. Było coraz mniej turystów, już coraz spokojniej. I nagle pewnego wieczoru, gdy Ewa pakowała swoje rzeczy, podeszła do niej pewna starsza pani. Bardzo elegancka, taka prawdziwa dama. Stonowana, spokojna, uśmiechnięta. I zapytała Ewę, że tak obserwuje ją od kilku dni i chciałaby, by Ewa namalowała dla niej serię portretów rodzinnych. Czy to byłoby możliwe? Ewa tak zastanowiła się, uśmiechnęła, powiedziała, no oczywiście, że jest to możliwe. Z wielką przyjemnością, ale dopiero gdy skończy się sezon, czyli początkiem października. I tak umówiły się z tą starszą panią na konkretny termin, na konkretne spotkanie. I już to spotkanie w cukierni było wyjątkowe, bo okazało się, że na starszą panią czekał samochód z kierowcą, samochód naprawdę wyższej klasy. I tak po godzinie Ewa znalazła się w domu tej starszej pani. W domu, a raczej w pałacu. Była to przepiękna siedziba rodzinna, kilkusetletnie drzewa, park, wszystko takie piękne i zadbane. A w pałacu i pokojówki, i kucharka, i kamerdyner, właściwie cała służba. I tak Ewa poczuła, że chyba jest w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, bo tak popatrzyła na swój wyciągnięty sweter, dżinsy, te wszystkie swoje rzeczy, które przyniosła. No i poczuła się tak troszeczkę niepewnie. Ale ta starsza pani była uśmiechnięta, serdeczna, zaprowadziła ją od razu do pracowni, pokazała zdjęcia, jakie portrety chciałaby, aby Ewa namalowała. Te portrety były inne, to nie chodziło o pracę ołówkiem czy kredkami, ale farbami olejnymi. Dla Ewy nie był to żaden problem, była przecież po studiach malarskich. I tak rozpoczęła pracę. Skończyła pierwszy portret i wypadł świetnie. Bardzo, bardzo dobrze. Starsza pani była zachwycona. Powiedziała, że dokładnie to, że obserwowała Ewę i wiedziała, że to właśnie Ewa powinna namalować całą tą serię. To było 30 czy 40 portretów. I tak Ewa wróciła do siebie, do tego wynajętego pokoiku i minęła sobota, niedziela. Od poniedziałku znowu chciała zacząć pracę, ale tak poniedziałek rano patrzy na konto, a na koncie kilkaset złotych. Ewa w szoku. Od kogo te pieniądze? Okazało się, że było to wynagrodzenie za ten pierwszy portret. I tak strach Ewę sparaliżował. Strach przed sukcesem. Strach przed obfitością. Strach przed spełnieniem. I tak Ewa usiadła i przez myśli przechodziło jej właściwie wszystko. Jak ona wytłumaczy się przed bankiem, przed urzędem finansowym, jak ona wytłumaczy się przed rodziną, że ona maluje portrety za takie pieniądze. To było dla Ewy coś niesamowitego, taki skok z tych kilkudziesięciu złotych nagle na kilkaset złotych. I tak przez myśli przechodziły jej wszystkie możliwe scenariusze negatywne. I tak podjęła chyba najgorszą decyzję w swoim życiu. Nie poszła na spotkanie. Przestała odbierać telefony od starszej pani. Właściwie miała ochotę schować się w mysią dziurę. Myśląc, że albo ta starsza pani się pomyliła, no i wartałoby to jakoś wyjaśnić, ale nie zdobyła się na odwagę, albo rzeczywiście jest to takie wynagrodzenie i jeżeli rzeczywiście jest to takie wynagrodzenie, to gdy ukończy tę serię portretów za miesiąc lub za dwa, to będzie mogła sobie kupić nowy dom, nowy samochód i jeszcze zostanie jej na wszystko inne. Jak to z takiej biednej malarki nagle stanie się znaną malarką, bogatą, spełnioną? I starsza pani kilka razy powtarzała, że ma przyjaciela w Szwajcarii, drugą koleżankę we Francji i że też będą chcieli taką serię portretów. I tak Ewa widziała to wszystko oczami wyobraźni. Jak to? Skończę te, będę miała już tyle pieniążków, potem te kolejne, te kolejne. Nie mogła tego zrozumieć, nie mogła tego przyjąć. Ale z drugiej strony coś wewnątrz tworzyło taki konflikt. Z jednej strony robię to, to sprawia mi przyjemność, przecież to jest moim marzeniem, a z drugiej taki strach, jak ja wytłumaczę się przed innymi ludźmi, jak ja wytłumaczę się sama przed sobą, jak to będzie żyć nagle na innym poziomie, czy ja tego chcę, czy ja potrafię. Takie bardzo, bardzo różne wątpliwości. I jestem pewna, że w Twoim życiu, jeżeli jeszcze nie żyjesz w pełnym szczęściu, obfitości, zdrowiu, miłości, przepływie finansowym, to też jest coś. Jest właśnie taka energia, taki mały podświadomy chochlik, który boi się sukcesu, boi się tej zmiany, boi się tego innego życia, nowego życia. I dzisiaj na naszej 52. ceremonii przejdziemy przez różne przykłady, aby stało się to jeszcze bardziej jasne, bardziej logiczne, nazwijmy to tak, i aby udało Ci się wyszukać te wszystkie energie, wysłać w nie światło, przemienić je i usunąć, by można było pełnymi garściami nie tylko przyjąć obfitość od wszechświata, ale również cieszyć się z niej i każdego dnia czuć, że to, co masz, to piękne, to jest dopiero początek, a będzie jeszcze więcej i więcej i więcej. Czyli z taką radością i lekkością nie tylko przyjąć, nie tylko korzystać, ale również mieć tą świadomość, że to jest dopiero pierwszy krok, a za nim będą kolejne. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, oczywiście z magiczną oazą, jako tym symbolem obfitości, a następnie przejdziemy do wszystkich wskazówek. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wydychasz światło, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co jest ciężkie, co blokuje Cię, hamuje, co przyczepiło się w ostatnich dniach lub tygodniach.